Cześć, witajcie. Tak jest, mamy to. Liga Mistrzów wraca. Już dzisiaj startuje pierwsza kolejka. No mamy wrzesień, wakacje się już skończyły. Tym osobom oczywiście, które jeszcze chodzą do szkoły, także to jest dosyć słabe. Ale w nagrodę mamy to, że na tej jesieni właśnie zawsze wraca Liga Mistrzów, te najbardziej elitarne rozgrywki klubowe w Europie i te jesienne, już takie trochę zimniejsze wieczory można spędzić, ogrzewając się przy tych wspaniałych piłkarskich emocjach. Fantazy Champions League. Jeżeli chodzi o mój skład, tak on wygląda. Powiem Wam szczerze, ja ten skład zrobiłem dosłownie godzinę temu. W ogóle wcześniej nic nie sprawdzałem na temat żadnych piłkarzy. Tak sobie weszłem na spontanie i ten składik sobie zrobiłem. Także nie będę poszczególnych piłkarzy tutaj omawiał. E, powiem Wam trochę na temat e, zasad tej gry, bo różnią się one od fantazy Premier League i właśnie tu jest kluczowa sprawa, jeżeli chodzi o mnie. Ja, jak wiecie, w fantazy Extra w tym sezonie nie gram. Dlaczego to Wam mówiłem? Poświęcam się w 100% fantazy Premier League. Tam idzie mi na. Całe szczęście i ściskam kciuki, żeby tak było nadal bardzo dobrze. Na chwilę obecną, po 6 kolejkach, jestem w top 100 tysięcy, także jest świetnie. Dlatego poświęcam się w 100% Fantasy Premier League. Tam co kolejkę ustawiam mój skład na Twitterze możecie go zawsze zobaczyć. Natomiast jeżeli chodzi o Fantasy Champions League, ja to traktuję tak bardziej dla zabawy, nie na poważnie, ale odnowiłem. Moją ligę. Moją ligę. Orły Adriana. Na chwilę obecną tam już widzieliście chyba 9 osób się do niej tak, 9 osób na chwilę obecną się do niej zapisało. Mam nadzieję, że będzie więcej. To jest liga tak jak mówiłem. Ja tą Fantasy Champions League traktuję dla zabawy. To jest liga dla zabawy. Także tutaj nagród nie będzie. Ale jeżeli ktoś chce to bardzo Was serdecznie do niej zapraszam. Ponieważ tutaj macie koda do niej 92XGRVD02. -Y to jest kodzik, którego ja tutaj skopiuję i w tym momencie wrzucę wam linka pod spodem. Także zapraszam was do tej zabawy. Też mam oczywiście grupę na Messengerze poświęconą Fantazy Premier League, ale można tam właśnie się umawiać to znaczy e, dzielić swoimi postrzeżeniami na temat swoich drużyn także jeżeli ktoś bardzo by chciał to też zapraszam piszcie do mnie na messengera pod spodem będzie link także zapraszam was do tej zabawy e, no i deadline widzicie 6 września 18.45 dzisiaj pierwsze dwa meczyki będą właśnie o 19 później o 21:00. E, takie będą to mecze o 18.45. Przepraszam Was, bo deadline jest właśnie nie tak jak w Premier League e, półtorej godziny wcześniej, tylko równo z gwizdkiem sędziego. Dynamo, Zagrzeb, Chelsea i Dortmund, Kopenhaga. Też dzisiaj gra m.in. Real czy City. Jutro e, oczywiście takie kluby jak Inter Bayern, e, Liverpool gra no i przede wszystkim Barcelona, co nasz. Osobiście polskich kibiców w tym sezonie bardzo interesuje. E, powiem Wam na trochę na temat zasad, a właściwie to tutaj macie. E, rules, zasady. One się różnią nad, na tle Fantazy Premier League. E, tutaj to macie wszystko wyjaśnione. Chipy są e, Wildcard i Limitless. Limitless to jest taki jakby jakby... Jakby free hit, ale też się to trochę różni. Punktacja jest tutaj, też możecie zobaczyć, za co piłkarze poszczególni dostają punkciki, też się trochę to różni niż fantazy Premier League. Natomiast ja tutaj chciałbym poruszyć tą kwestię bardzo ważną, że fantazy Premier League gramy w każdej kolejce 11 piłkarzami, natomiast czterech piłkarzy jest. Na ławce rezerwowych. Tam oczywiście, jeżeli któryś z tych 11 piłkarzy nie zagra, to ten piłkarz wejdzie, wejdzie ci za niego do podstawowej jednostki. Ale gramy ogólnie 11 piłkarzami. Fantazy Champions League różni się tym od FPL-a, że tutaj też mamy 100 milionów, mamy 15 piłkarzy, ale tak naprawdę my gramy 15 piłkarzami, ponieważ można zmieniać piłkarzy z ławki rezerwowych podczas trwania danej kolejki. Ale uwaga, uwaga, to jest tylko na tej zasadzie, że jeżeli jakiś piłkarz gra we wtorek, to już później nie możecie zmienić go na drugiego wtorkowego, tylko możecie robić zmiany wtorek-środa. A więc patrzcie tutaj, mam na przykład na ławce rezerw Trenta. Oczywiście Trenta nie chciałbym mieć na ławce rozwoju, tylko w podstawowym składzie, ale on gra mecz siódmego, czyli jutro. I jeżeli później, to znaczy jutro, można właśnie zmienić o taki na przykład Guardiol, gra mecz szóstego, czyli dzisiaj. I jeżeli Guardiol nie zrobi żadnych punktów, tam na przykład zrobi 0 albo jeden punkt, to wtedy się zamiast niego zrobi sub out i da do składu Trenta. E, oczywiście, pod warunkiem, że jeżeli ten Guardiol nie zrobi żadnych punktów, bo jeżeli Guardiol by zrobił 6 punktów, to wtedy, oczywiście, e, zamiast jego Trenta nie dam, bo e, później te punkty, piłkarzy których dacie z powrotem na ławkę rozwojową, te punkty przepadną, a więc musicie o tym pamiętać. Tylko, na przykład, musiałbym zrobić coś takiego, że Trenta bym dał e, do składu za, za, no nie wiem, e, Florentino. I tak by to wyglądało. I tak samo sprawa się ma, jeżeli chodzi o wybór, yy, wybór kapitana, bo można zmieniać kapitanów w trakcie trwania kolejki. W fantazy czegoś takiego nie ma. Tutaj coś takiego jest, ale tak samo można zmieniać tylko kapitana z wtorkowego na środowego. Później jeszcze tego nie da zmienić. I tak jak możecie zobaczyć, ja na chwilę obecną mam tutaj Benzemę, który gra dzisiaj. Z Celticiem może coś szczelić. Natomiast jeżeli Benzema nic nie szczeli, to dam sobie kapitana Roberta Lewandowskiego, który gra 7 września, czyli jutro. Czyli dam sobie kapitana. Jeżeli Benzema by szczelił dwa gole, to wtedy kapitana zostawi na Benzemie. Ale jeżeli Benzema zblankuje, nie zrobi nic, to sobie kapitana na Lewandowskiego wtedy zmieni. Także tak to wygląda. Tak, jak mówiłem, poszczególnych piłkarzy e, nie będę tutaj omawiał, bo, bo tych piłkarzy jest sporo. Jest sporo. Fantazy Premier League jest 20 klubów, tutaj tych klubów jest 32, a zbytnio się w to nie zagłębiałem. Natomiast e, mogę, mogę omówić e, poszczególne pozycje na szybko. Kto tutaj ma największe posiadanie, e, jeżeli chodzi o. Bramkarzy, to yy, na ten moment największe posiadanie ma Kurtua e. 45% jeżeli chodzi o napastników Haland. Ja Halanda nie mam, bo wiecie co? On gra z Cebilią ale gra dzisiaj. I Halanda ja po prostu mam fantazję Premier League. Ja się do Halanda przyzwyczaiłem. Yy, no i tutaj po prostu króla Benzemę chcę mieć, bo. Według są ludzie, widziałem, co mają i Halanda, i Benzemę. To jest dobry pomysł, ale oni grają mecze szóstego i szóstego, a więc już, opa, już wypada wam jedna opaska. Już lepiej zamiast na przykład Halanda dać do składu Lewandowskiego, bo on gra siódmego. Jeżeli Benzema czy Haland by nic nie zrobili, to zawsze możecie Lewandowskiego dać, albo no nie, Mbappé gra szóstego też. To trochę odpada, ale tak to się właśnie e, prezentuje. Jeżeli chodzi o obrońców, to tu najwyższe posiadanie ma e, Jao Cancelo, a jeżeli chodzi o pomocników, to jest to na chwilę obecną e, winić. Już. Także tak to się prezentuje, moi drodzy. Jeszcze na szybko wam omówię. To znaczy omówiać może nie będę, ale pokażę wam. Znowu grupy gimnastów. Myślę, że wszyscy je doskonale znacie, ale warto się nad tym zastanowić, ponieważ to jest bardzo ważne. Kolej w fazie grupowej jest tylko 6 i ważne, żebyście dobrze wybrali swój skład, bo też oprócz tego, w jakiej formie są zadani piłkarze, warto zwrócić uwagę na to, kto ma jaką grupę. Czy jest to łatwa grupa, czy to jest trudna grupa. I tak na przykład Real Madrid według mnie ma fajną grupę i Real raczej na pewno wyjdzie do 1-8 to jest raczej oczywiste i warto mieć w składzie piłkarzy Realu, a jeżeli mówimy o klubach hiszpańskich tych wielkich, to taka na przykład Barcelona ma trudną grupę i, i raczej bym nie polecał z Barcelony nikogo brać, ale też tu jest taki takie czerwona wykrzyknik, że w pierwszej kolejce przecież Barcelona gra z Wiktorią Pilsno, która jest dostarczycielem punktów. I, a więc w pierwszej kolejce warto z Barcelony kogoś mieć, tak jak ja na przykład mam Lewandowskiego i pewnie większość osób będzie tego Lewandowskiego mieć, e, a po prostu na drugą kolejkę Lewandowskiego sprzedać, co nie i sobie kupicie, no nie wiem z kim gra w drugiej kolejce Victoria? Dajmy na to, że z Bayernem, to sobie na drugą kolejkę kupicie Sadio Manei. Liczymy na to, że Mane tej biednej Wiktorii e, szczeli dwa gole. Także tak to się prezentuje. No i cóż, jeszcze raz Was zapraszam do udziału. Tutaj macie właśnie e, Kodzika do mojej ligi. I życzę Wam powodzenia. Trzymajcie się. Do następnych odcinków. Cześć.